Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj mam dla was niespotykaną informację, taki film ponadprogramowy, ponieważ najprawdopodobniej znaleźliśmy jakiś bug, glitch i tak dalej, czego nie powinno być, już wam pokazuję, o co chodzi. Patrzcie na moje postacie, co to jest za postać? Widzicie? Co za postać da się zdobyć? Nic tutaj praktycznie nie ma. To jest na 99% postać, którą dopiero będziemy mogli zdobyć, czyli Vegito, którego można normalnie farmić. Już wam pokazuję, o którą kartę mi chodzi. Tutaj macie na Wikipedii pokazane. Tego jeszcze nie ma. To leci z tego stage'a, czyli to jest misja z Super Vegito. Pierwszy stage na poziomie Z-Hard i taka karta powinna lecieć. Ale u nas to nie leci i jest taki obrazek, jaki widzieliście. Dokładnie tak ta karta wygląda. I dzięki niej możemy farmić super ataki innym Vegito, w tym LR Vegito. Także tak, jeżeli macie okazję, nie wiem czy to zdejmą czy nie, jeżeli macie okazję, to farmcie to do bólu, ponieważ no już wam pokazuję, jak to dokładnie wygląda. Weźmy sobie chociażby Vegito Tech. Oczywiście ta karta jest na formie SSR i nie możecie jej wyżej zrobić. Jak próbuję ją zawakenować, zobaczcie, nie da się zrobić awaking. Także w każdym razie innym kartą Vegito możecie podnieść super atak, bo to jest ta karta, którą wam pokazałem, tylko jeszcze nie ma żadnych statystyk, nazwy, niczego. Po prostu jakimś cudem można ją wydropić, a nie wiadomo dlaczego. Szukam tutaj Vegito Tech. O, mamy Vegito Tech SSR. Biorę tą kartę, widzicie? Jest 50% szansy na podbicie super ataku. Także pamiętajcie, jeżeli macie jakiegoś Vegito na formie SSR, to ta karta daje 50%. Jeżeli to jest UR, to będzie wam dawać 5%, więc musicie po prostu wrócić do formy SSR. Także tak to wygląda. Weźmy sobie jeszcze w tym wypadku STR kartę, czyli LR Vegito. Gdzieś tutaj powinien być. O, UR właśnie. Mamy tego Vegito na formie UR. I gdzie jest ta nasza karcioszka? I mamy tutaj, proszę bardzo, 50% też daje. Nie jestem właśnie pewny, bo patrzcie, tutaj mamy właśnie Vegito UR, który jest właśnie na formie UR i daje karta 50% mimo tego, że jest SSR. A jak sobie weźmiemy formę Tag Vegito, którego mam zrobionego na UR, już wam tutaj pokazuję, właśnie tutaj jest, też jest nazwa Vegito, to z tego, co mi się wydaje, dawało to 5%. Tak jest, widzicie? 5% daje ta karta. Nie wiem dlaczego jest taka różnica. W każdym razie, tak jak mówię, na formach SSR wszyscy Vegito Tech, jakiś tam, jaki jeszcze jest chyba, Intelligence, wszędzie na formie SSR ta karta podbija o 50% i z jakiegoś powodu, którego po prostu teraz nie kojarzę, albo nie wiem, czy tak powinno być, karcie LR Vegito, nawet na formie UR, może ona podbić o 50%. Nie wiem dlaczego, ale tak jest, jak widzicie. Także bardzo fajna sprawa. Teraz wam jeszcze szybciutko pokażę event, gdzie możecie to farmić. Tak jak mówiłem, to jest event Super Vegito, czyli tego zwykłego Vegito. Pierwszy stage na poziomie Z-Hard. Nie wiem, jakie są procenty, bo tego nigdzie nie mogłem znaleźć. To jest ta misja. Nie wiem, jakie są procenty, ale na jakieś 4 przejścia poleciała mi jedna karta, więc nie jest źle. I mogą też wypaść dwie karty. Także widziałem u nas na grupie na Saiyanie Leito, że ludziom wypadały na przykład dwie karty dwa razy pod rząd, więc można to szybko wyfarmić. Także mówię, dopóki tego nie zdejmą, nie wiem czy to powinno być, czy nie, podejrzewam, że nie. I pewnie będzie jakaś informacja o tym na dniach, gdzie Bandai pewnie to usunie, albo po prostu dorobi tą kartę tak jak powinna wyglądać i przyspieszą ten event tak jakby. Ale no, dopóki nic o tym nie wiadomo, radzę wam farmić, bo tak jak mówię, chociażby możecie dla Vegito LR wbić za darmo super atak, nie musicie używać LR Kaiów i całą resztę Vegito, czyli Vegito właśnie Tech możecie sobie podbić bez problemu super atak, tak jak wam pokazywałem i tak dalej. Także mega fajna sprawa według mnie. Okej, tutaj zrobimy szybciutko ten event. To nie jest ciężki event, tutaj są łatwi bossowie, także większość z was powinna sobie po prostu poradzić, nawet jeżeli jesteście jakoś początkujący czy coś takiego. Także mówię, polecam farmić tą kartę, bo nie wiadomo czy to zdejmą czy nie zdejmą, czy to jest bug czy nie bug. Najprawdopodobniej to jest jakiś bug.
I zobaczymy, fajna sprawa według mnie. Okej. Także, jeżeli Wam się informacja przydała, spodobała, to oczywiście zostawcie lajka, komentarz, co o tym sądzicie, jak Wam idzie farmienie. I jeżeli jesteście nowi, to zostawcie suba i zapraszam Was do oglądania innych moich filmów oraz, kto nie jest, zapraszam Was do wbicia na grupę na Facebooku Cyanie Leito. Po lewej stronie na ekranie macie wszystkie linki, bądź standardowo pod filmem w opisie. Jak widzieliście, karta nie poleciała, ale tak jak mówię, nie wiem jakie są procenty, może to jest 20-30%, może 50% i mam pecha, nie wiem, ale początkowo jak grałem za czwartym razem, poleciała mi ta karta, więc tutaj na tym evencie ona leci, jeszcze raz ją Wam mogę pokazać. Tak to wygląda, proszę bardzo. Nie mamy na obrazku nic, jakiś lider skill i pasywka też są dziwne, tylko w sumie linki są poprawne, a reszta jest jakaś bardzo, bardzo dziwna. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i miłego farmienia. Na razie. Cześć.